Dobra, taka króciutka zajawka. BMS-ik upchnięty tutaj na górę, na deseczce. Ładnie sobie leży. Na razie nie ma jak go zamontować. Może tutaj będzie w jakiejś obudowie kiedyś ładnie ustawiony. Na razie jest tak, żeby się szafka zamykała. Górny pakiet jest tylko podłączony pod BMS-a, tak jak już wcześniej mówiłem. Reszta pakietów działa dalej na BMS-ach dali, które tutaj są pochowane i one pilnują reszty. A on komunikuje się tutaj tak z naszym falownikiem, żeby falownik wiedział, co jest come on. No i w końcu to działa w pełnym automacie. Teraz mamy taką już produkcję. Do baterii wpychamy jeszcze kilowat. Ja tu troszkę eksperymentuję z tak zwanym SOC, tak? To jest ten parametr. Jego tutaj można definiować, żeby do odpowiedniego woltażu doładować te baterie. Nie chcę, żeby było więcej niż 4 V, ale nie chcę, żeby było mniej niż 55. Przepraszam, 56 V nie chcę, żeby było więcej, czyli po 4 V na ogniwo maksymalnie, ale też nie chciałbym, żeby było poniżej 55, więc tutaj troszkę sobie zmieniam tak zwaną pojemność z 200 na 210, żeby tutaj ten BMS, no tak sobie myślał nad tą baterią troszkę inaczej, tak? No i działa to ładnie, jak jest wszystko potem zamknięte estetycznie, nic nie widać. Oczywiście mam dodatkowe jakieś tutaj podglądy, jakieś tam liczniczki, przez kamerkę sobie w każdej chwili mogę zerknąć, co się dzieje, jak jest pobór, jak jest oddane i tak dalej, i tak dalej. Także no, testów dzień drugi. Dzisiaj postanowiłem tutaj troszkę przykombinować przy baterii. Także tak to wygląda po złożeniu wszystkiego do kupy. Dosyć estetyczne. Za niedługo pojawią się tutaj te osłonki IP65. Wszystko będzie, także też zwiększy się estetyka. Troszkę na pewno będzie przesunięta skrzyneczka, żeby tu wszędzie były odpowiednie odległości. Tak jak sobie producent tego życzy i tak dalej. No to tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Sofar hybrydowy naprawdę fajnie sobie radzi właściwie z baterią, powiem wam szczerze, że tak jakbym nie miał żadnego zużycia w domu. Także to jest naprawdę fajna rzecz.